Uczniowie szkół podstawowych z Puław i okolic mierzyli się w środę z pisownią trudnych wyrazów w języku polskim. Wszystko za sprawą zorganizowanego przez Młodzieżowy Dom Kultury w Puławach powiatowego konkursu ortograficznego. Rozpoczęliśmy dzisiaj kolejną edycję powiatowego konkursu ortograficznego pod honorowym patronatem starosty puławskiego, pani Danuty Smagi. No cóż, uczestników mamy ponad 100 osób. Już najmłodsi są po zmaganiach ortograficznych. Przed nami klasy 7-8 szkoły podstawowej, no i jutro jeszcze kolejny dzień klas szkół średnich. Dyktando okazało się po pierwszych emocjach, po pierwszych napisaniach, okazało się wcale nie takie łatwe. Niektóre wyrazy staraliśmy się unikać archaicznych wyrażeń, jednak pojawiały się i okazało się, że rzeczywiście były niełatwe do napisania, do pokonania przez naszych młodych uczestników. Ale miejmy nadzieję, że wyłonimy jakiegoś mistrza, a przynajmniej osobę, która nie zrobiła może żadnego błędu, może jakieś przecinki, bo takie też bywały gdzieś tam pułapki. Także no, trzymamy kciuki za kolejnych uczestników i zobaczymy. Niedługo na naszej stronie pojawią się wyniki. W czwartek swoją ortograficzną wiedzę sprawdzą uczniowie puławskich szkół średnich. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Młodzieżowego Domu Kultury. Z kolei nagrody zostaną odebrane przez laureatów podczas planowanego 15 listopada w sali pompejańskiej Starostwa Powiatowego Południa Literackiego. Go GSM. Skup, sprzedaż i zamiana telefonów komórkowych. Naprawa telefonów i tabletów. Szeroki wybór akcesoriów. Montaż szkieł hartowanych oraz folii ochronnych na ekrany. Konkurencyjne ceny. Go GSM. Ulica Generała Fieldorfa Nila 2. Galeria Nowa. Oraz Premium Mobile. Galeria Zielona. Na parterze obok ruchomych schodów.